Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku z FNAF AR i... Buni! My tu Boniego, Endo... Dobra, to nas nie obchodzi, ponieważ... Po pierwsze, sezon się skończył. Sezon się skończył, to znaczy, że... Triksu, ty wiesz, co to znaczy. Ale nie w tym odcinku. W tym odcinku chyba myślę, że dam sobie na razie spokój. W tym odcinku mam coś specjalnego, przygotowanego, ale na razie, bo jak pewnie wiecie, że za niedługo powinna wyjść Mangle. Wyszli już wszystkie toje tak naprawdę, poza Mangle, więc już dostaliśmy Deezer. Tutaj mamy nawet takie informacje, wzmiankę o Mangle. Ogólnie to Tristian pisze do Nory, że go coś niepokoi. Niepokoi go jakby to coś, co oni zrobili. Ta Mangle mówi, że oryginał potrafił wspinać się po sufitach. No jakby tu nie pisze, że to Mangle, tu nie pisze nigdzie Mangle i tak dalej, ale to wiadomo, przecież my wiemy, że Mangle chodziła po ścianach, więc to jest dla nas oczywiste. Pisze, że oryginał potrafił chodzić po ścianach, a to coś nawet nie potrafi normalnie po podłodze pełzać. I jeszcze dopisane, co wy tam na dole w ogóle robicie? Ja nie wiem, te technicy to są jakoś dziwni. Zastanawia mnie właśnie fakt, że oni odbudowują te animatrony. Oni zdobywają części animatronów, bo to się dzieje po VR, bo FNAF VR. Więc... Wow. To już jest po spaleniu Freddy Fazbear's Pizza Simulator, po wszystkim. Oni zdobywają te części. Chyćka. Oni zdobywają te części. I... możecie zostawić lajki, suba. Dobra. Oni zdobywają te części. I je odbudowują. Tak dobrze jak mogą. Jakby to, że napisali, to, że on tam właśnie jest napisane, że co wy tam na dole robicie, jest dla mnie trochę dziwne, ponieważ na dole, czy oni są pod ziemiach? Wiemy, że Sister Location było pod ziemiach. To jest interesująca sprawa. Naprawdę. Będę musiał pracować nad więcej teoriami o tej grze. Okej. Cika, zostaw mnie. Ja już się boję. Ja nie dość, że nie mogę się doczekać, że przyjdzie Mangle, to się zarazem boję. Czego ja się boję? Boję się tego, że Mangle będzie właśnie chodzić na podłodze, tak po podłodze będzie się czołgać i będzie musiał patrzeć na dół, tak jak w trakcie Balloon Boya, to jest trochę wkurzające. To będzie strasznie creepy, bo ona będzie tak pełzać. Taki duży pająk. Będzie taka... Samantha Morgan. Uuu, Springtrap! Dobra, bo znajomi mi Springtrapa wysyłają. Uhuhuhu. Dobra. Tak się bawimy. Uuu, ja pierdolę, nie!
To jest kurwa Bonnie. Słyszę gitarę. Gdzie on jest? Ej, ja się stresuję. Spokojnie, to jest tylko Bonnie. Może jakie lagi. Uuu, jak blisko! Ja pierdolę. Okej. Cztery remnantu. Thanks, dude. To było kurwa bliskie. To było blisko. Wow. I pomyśl, że to był zwykły Bonnie. Z kostiumem Speak Trapa, nie? Damn! To było niezłe. Dobra. Okej, przejdźmy do tematu. Jaki w ogóle... Co ja planowałem na ten odcinek? Poza gadaniem po prostu o Deezerach i o wszystkim, co tu się dzieje. Ponieważ dostaliśmy dwa Deezery. Dostaliśmy jeden Deezer z takim pudełkiem i wszyscy od razu myślą, że to plusztrap. I to faktycznie ma sens, ponieważ plusztrap jest w plikach gry. Są właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, plusztrap jest przygotowany już w tej grze, więc zastanawiam się, dlaczego go nie dodali, dlaczego mieliby go nie dodać. Jakby był właśnie... Była ta paczka mała. Ludziom się od razu przypomniało. Deezer Stuffa 4, że... Okropne rzeczy... Czy jakoś tak, okropne rzeczy przychodzą w małych paczkach, opakowaniach, cokolwiek. Ale chodzi tutaj o plusztrapa, że plusztrap jest... właśnie tą okropną rzeczą. I on jest mały, więc... pasuje do takiej małej paczki. No i dostaliśmy też drugi Deezer, a to jest jakby, dziwne, ponieważ zawsze dostaliśmy jeden Deezer na jednej postaci. Dlaczego tym razem mielibyśmy dostać dwa Deezery? Odpowiedź jest taka, że jeśli jakby to jest moja teoria, to jest moje przypuszczenie, że jeśli dostaliśmy Deezer 1 z tą paczką, to Deezeruje plusztrapa, a drugi to jest, no, oczywiście widać na tym, że to są części Mangle, więc to jest oczywiste, że to Deezeruje Mangle. I jakby co kilka tygodni, co miesiąc bym powiedział, dostajemy nowego animatronika w grze. Ale w przypadku świąt, na przykład na święta dostaliśmy dwa. Dostaliśmy Tojczkę i Freddy'ego Frostbera. Tylko że Freddy Frostber był takim unikalnym, taki nie został w grze, był po prostu na jakiś czas. No. A jakby to powiedzieć, Toy Boniego i Toy Freddy'ego można ciągle kupić, nadal można ich kupić w shopie, nadal można kupić lore na nich, czy tam na Toy Freddy'ego bucikę. No, myślę, że to tyle, za dużo gadania już. Dobra, zróbmy to, na co wszyscy czekają, co tak naprawdę planowałem, czyli... Kupujemy Baby. Kupujemy kostium Baby. Tak. Widzicie moją liczbę fastcoinów? No. Po prostu kupujemy. Sold. W ogóle ja się dziwię.
A, proszę bardzo. Ja się dziwię, dlaczego mogę kupić jeszcze kostium, czyli mini pack, na Freddy'ego. Nie rozumiem. W tym minipaku są 3 lory i 1 kostium. Ale jeśli mam już kostium Freddy'ego, to po co mi on? Nie wiem. Mógłbym to kiedyś sprawdzić. Oczywiście z łapki w górę. Możecie mi zostawić łapki i napisać w komentarzu. Sprawdzę to. Sprawdzę, co się stanie. Myślę, że nic się nie stanie. Ale możemy to sprawdzić. Dobra. Ja myślę, że sprawdziłbym to na Freddy. I może też na Tojcice? Nie wiem. Ale musiałbym uzbierać jakąś sumę pieniędzy, żeby kurde na Tojcikę. Dobra, Toy Brady, ty spierdzielaj. Nie, to źle. Baby! Fajnie, tylko że ona ma ten. Ona ma moduł Freddy'ego, czyli nie jest zbyt ciężka. Ktoś chce baby? Ktoś z was chce baby? Mogę pożyczyć? Mogę pożyczyć, możecie sobie bawić się, po prostu. Ona wam może zrobić lody. Dobra, nie, kończę to, bo to idzie w złą stronę. Może tak... Trzech baby naraz! Tak! Tak! Będzie inwazja baby. Trzech baby naraz. Let's go! Czuby nie. W ogóle to ja jeszcze planuję kupić kolejnego Endo. I żeby dać tam Spragitrapa. Taki jest mój plan. I będę miał... wszystkie jakby... jak mam to powiedzieć? Będę miał od każdego animatronika tylko jedną wersję, jedną najulubieńszą moją wersję. No. Czyli w tym przypadku no niestety nie mam tego. Niestety nie mam kostiumu Toy Boniego. Ja bym sobie dał Toy Boniego. No ale... no. Czyli na przykład tutaj dałem Tojcikę. Wolę Tojcika od normalnej ciki. Freddy'ego wolę bardziej niż Ultimate Szmatę. I Foxy'ego też nie ma więcej niż po prostu zwykły Foxy. Zobaczę, jak będzie Mangle wyglądać, jakie będzie miała właśnie rzeczy i tak dalej. Jak będzie w ogóle działać jej moduł, to jeszcze zobaczę. Już idzie jedna. Już kolejna! Gdzie jest trzecia? Zaraz, kurde, mnie napadną. Dobra. Fajnie. Dawać mi tą baby. Ja chcę pokonać baby. Ja pierdolę. Gdzie ta trzecia? Nie wiem. Ja chcę pokonać baby, bo ja chcę jej moduł. Ja chcę jej moduł, bo ona jest ciężka. I tyle co wiem, ja z czego się dowiedziałam, nie można jej patrzeć w oczy, czy coś takiego. Te szmaragdowe oczy. Nie można. Po prostu kurwa nie. Okej, kto będzie pierwszy? Nie wiem, ja się zastanawiam na tym, czy... gdzie ona w ogóle idzie? Halo? Nie rozumiem. Się zastanawiam na tym, czy nie wysłać do Trixu tej baby. To nie jest ciężkie. Ma... Patrzcie. To jest baby. Widać, że niby ciężka baby. Ale modu Freddy'ego 177 ratu. To jest tak mało. To jest easy. Proszę mi nie narzekać, jeśli ją komuś wyślę, naprawdę. Jeszcze planuję zdobyć ten. Muszę zdobyć CPU
CPU, czyli moduł do Tojciki i planuje dać moduł Tojciki do Circus Baby. Będzie ciekawe. Naprawdę. Będzie fajnie. Będzie fajnie. W ogóle... Lul, teraz zauważyłem, że to się jej kręci, nie? Ona się rusza i ten wentylatorek na brzuchu jej się kręci. LOL! W ogóle wentylatorek na brzuchu. Fajnie. Okej. Okay. Mhm. Nie ufam ci. O, nie patrz na nie! Nie patrz na nią! Okej. Okay. Okej. Okay. Spokojnie. Nie. Kurwa, ja pierdolę. Gdzie? Koleżanko, nie przesadzaj! No kurwa, nie patrzyłem na ciebie! Spróbuj jeszcze raz. Mam jeszcze. Mogę jeszcze próbować. W ogóle gdzie jest ta trzecia? Trzeciej nie ma, ale nie mówcie, że mi ją zjadło coś. Powinienem sobie chyba baterię kupić. Pierdolę, ona... Nie! No ja pierdolę za życie! No nie! Ja pierdolę. Ona jest w chuj ciężka. Gdzie jest ta trzecia? He? Ej, co za bait? Gdzie jest ta trzecia? Endo, spierdalaj. Okej, okay, idzie. O ja pierdolę, już myślałem, że mnie zbaitowali. Internet mi zabrało. Ale... Jedyne co widzę, to powiadomienie Baby. Czy chcesz, bym zrobił ci loda? Nie, naprawdę. Nie no, ja czuję, że ten odcinek to będzie najżałośniejszy odcinek z Safari, jaki kiedykolwiek zrobię. I w ogóle robię. Naprawdę. To wszystko przez Circus Baby. Wszystko przez nią. Ponieważ to... jest Circus Baby. My walczymy z Circus Baby. A ona jest właśnie z tego znana. Więc... Ke? To jest naprawdę żałosny odcinek. Ja mam sobie chyba... Ja sobie kupił baterię. Dawaj baterię. Let's go.
4 baterie. Dobrze. Okej. Tak. Okej. Mamy jeszcze, czyli jakbym to jeszcze zjebał, to mamy jeszcze 3 próby. Jak jeszcze raz zjebie, będę mógł to kupić. Mają kolejne 3 próby. Proszę, chcę pokonać. Raz mi się udało. Raz na farcie. I nigdy więcej. Okej. Okay. W ogóle ja już czekam na tą męgu. I plusztrapa. Ty i twoje obietnice. Nie! No ja... Ona biegła! Co to było? Co to było? Ona biegła, widziałem oczy, że biegła. I się pojawiła. Ale nie w taki sposób, jaki powinna. Pojawiła się z glitchem. Nie, to było oszustwo. To było oszustwo. Że się oszukany. To nie był mój błąd, to był błąd gry. Chodźcie tu. Skurwiele. Ja pierdolę. Ja nie wierzę, co to było? Ona biegła na mnie. Widziałem oczy, że biegła. Była właśnie... To wygląda, jakby ona się pojawiała. Bo widziałem, jak biegła. I nagle widziałem nie tylko jej oczy czerwone, ale jej całe ciało. I myślałem, że ona się diklokuje. Po prostu się kurwa pojawia i mogę ją jebnąć prądem. Mogę zrobić jej szoker. Ale nie. Bo to był glitch. Oh my god. Jeszcze 3 próby. 3 próby. Jeśli to zjebie. Jestem chujowy. Naprawdę, jestem zjebany. Ja muszę... Częściej. Ja muszę się nauczyć, jak ona działa. Tyle ludzi mówi, że o, toj Chica jest trudna. Toj Bonnie jest trudna. Toj Freddy jest trudny. Tak. Ale jeśli wiesz, jeśli masz dobrą taktykę, jeśli wiesz, jak to zrobić. Ale w przypadku Freddy'ego, jeśli ktoś się właśnie zabezpieczyć, to polecam właśnie kupić baterię. Ale z Baby? Jak sobie poradzić z Baby? Na pewno sobie nie poradzisz, jeśli będzie właśnie taki błąd. Nie rozumiem. Ale... Jeśli chodzi właśnie o tego plusztrapa, o te kolejne update'y, to ja naprawdę chcę, żeby Mangle chodziła faktycznie po sufitach. Tego właśnie chcę. Bo plusztrap jest mały i on sam w sobie też właśnie chodzi po podłodze. Właśnie tu będzie coś takiego jak Balloon Boy. Tylko, że plusztrap jest... Wydaje mi się, że mniejszy. Jeszcze mniejszy niż Balloon Boy. Więc... To będzie też trudne.
ale ja nie chcę tyle rzeczy, które się kurde jak to powiedzieć, które po prostu sobie pełzają po podłów, albo nie wiem, ja nie chcę pełzających rzeczy, to jest obrzydliwe, z pająkami kojarzy i takimi obrzydliwe rzeczy. Fuj. O mój Boże. Teraz 500 minut czy godzin. Okej. Okay. Let's go, baby. No nie patrzyłem na nią. Ja pierdolę, czas na reakcję. Czas na obrót. Na... Yo, what the fuck? Jak trzeba? Jak szybko trzeba się obrócić? Ech, Boże, ja nie wierzę. Baby jest w chuj ciężka. Co? To jest. Kolejny springtrap. Balloon Boy i springtrap. Nie. Jakiś żart? I żart? Halo? Gdzie Balloon Boy? Springtrap. Jit. Okej, okay, to już. What? Wszyscy naraz, okej? Okay. To jednak Bibi. Nie! Kto mi to wysłał? Kto mi to wysłał? Boże, Balloon Boy z modułem Foxiego. Cudownie, dziękuję bardzo. Dziękuję wam za ten przepiękny prezent. Jesteście cudowni. Kocham was. Naprawdę. Tu wsadzam w Baby Remnant. Udław się tym. Dobrze, to nie Springtrap. Gdzie moje special delivery? Halo. Zamawiałem Circus Baby. Gdzie ona jest? I to dwa razy. Trzy razy tak naprawdę. Raz przyszła. Teraz kolejne dwa nie chcą przyjść. No co za bait? Co za bait? Ja nie wierzę. Tak mnie baitują. To jest jak z tym? Jak z tym polem siłowym? Masz pole siłowe. I pisze, że możesz się nawet wyłączyć, jeśli chcesz. Ale jednak nie możesz.
Nie. Nie, nie chciałam wyjść. Nie. Spokojnie. Okej. Nie! Nie ma mnie. Jeśli ja cię nie widzę, ty mnie też nie widzisz. To ma sens. No nie! Zbugował się! Ja pierdolę. Obróciłem się. Zbugował się. Na końcu ekranu. Ja kocham tą grę. Kocham ją. Wszystko się buguje. Totalnie wszystko się buguje w tej grze. Illumix, proszę cię, zanim wypuścisz kolejnego animatronika, by nam spuścił w pierdol, to najpierw napraw tą grę. Napraw błędy i takie tam. Napraw do tego stopnia, żeby właśnie takie rzeczy, tak jak te ze Springtrapem i tamten z Baby, żeby takie coś się nie wydarzyło. Naprawdę. Nie no, bo gra jest zajebista. Chciałbym powiedzieć, że jest 5 gwiazdek, ale te błędy to jest... Nie. Gra już nie wyrzuca, mnie nie wyrzuca z gry, tak jak kiedyś, więc to jest właśnie duży plus, ale powiedziałbym, że gra nadal ma straszne błędy. Jest fajna, fajnie się w nią gra, ale ma straszne błędy od czasu do czasu. Dlatego moja ocena tej gry to jest 4 gwiazdek. Ja w ogóle oceniłem tą grę na Google Play? Nie wiem, muszę sprawdzić, ale 4 gwiazdek daję. Od teraz właśnie postanowiłem. 4 gwiazdek ta gra ma, bo jest zarąbista. Ale ma okropne błędy od czasu do czasu. I dlatego właśnie te 4 gwiazdki. Ale wiecie, FNAF is life. FNAF is love, FNAF is life. No. Co my tu mamy? Czyli nie mam już do kupienia Baby. Bo mam, bo kupiłem Baby. Ale na przykład kostium Freddy'ego, Bonniego, Chicky, Foxy'ego też powinny zniknąć. No i to Chicky w sumie też. Ponieważ je też mam. Powinni tu na przykład dać tutaj Bonniego, tutaj Freddy'ego. Już nie są nowi. Nowych rozumiem. Nowe animatrony kupuje się za pieniądze. Zwykłe. No, prawdziwe. Ale oni już są w grze. Oni już są jakiś czas w grze. Więc dajcie ich tu po prostu. Bo po co mam wydawać pieniądze? Na przykład no na to. Na lore. A jeśli mi się nie uda wygrać? Na przykład z Baby? Dziękuję bardzo. No nie ma jej. No nie ma jej. Taki żart. Nie ma. Gdzie się podziewasz? Gdzie ty jesteś?
Tu masz. Pierdolca dostała. Nie no, ale ona kręci tym. Szkoda, że to nie idzie przybliżyć jakoś. Ona kręci tym wentylatorkiem, to jest śmieszne. Nie wiem, ale to jest śmieszne. Wysyłam to. Wysyłam to do. Kogo tu wysłać? Chomik. Tomek mi ostatnio coś wysyłał. Tomek ostatnio mi wysyłał kilka animatronów. Tomek? Nie no, ale idziemy z klasykiem. Idziemy z klasykiem. Tradycja. To jest... Nie. To będzie tradycja. Triksu! Tu masz. Powodzenia. Powinno ci się udać. To będzie tradycja. Chyba, że zrobimy jakiś układ znowu. Zrobimy znowu jakiś pakt z diabłem, czyli ze mną. I no. Nie mogę się ułożyć znowu. Kiedyś. No, jak będzie sezon jakiś nowy. Myślę, że... Za tydzień może będzie nowy sezon. Jak będą nowe animatrony, to powinien być chyba nowy sezon. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No ale dobra. Ja to kończę. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak lamiłem strasznie i odkryłem kilka błędów w tej grze. To mnie za bardzo nie cieszy, bo przegrałem przez nie. Ale okej. Jest okej. Będę musiał sobie znowu nabić fast coiny. I będziemy mogli sobie sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje, jeśli na przykład mamy jakiś kostium i go jeszcze raz kupimy. Chcę to sprawdzić. Czy będziemy mieć kostium dwa razy? Czy dostajemy CPU? Dostaniemy modu zamiast kostiumu? To by było fajne. Chyba, że nie dostaniemy nic. Powiedzą, chuj ci w dupę. I nie ma. Zmarnowałeś pieniądze. Tak też może być. Takie błędy, ta gra ma błędy, więc czemu miałaby nie mieć takich właśnie błędów? Ale to zobaczymy. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak mówiłem. I życzę Triksu miłego grania. Z moją baby. Z moją Circus Baby, która w sumie nie jest aż tak trudna. Jak mówię, powinieneś sobie poradzić. Więc no. Trzymajcie się. Bye, cześć.